Widziałeś nowy trailer do Pacific Rim? No nieźle. Pacific Rim Rebelia. Pacific Rim! O, na grubasie jest. Oj tak, zaczyna się, zaczyna się. To jest właśnie to. Już mi się podoba. Protosi czy Zergowie? O, Ultralis był! Trzeba więcej pilotów, ja chętnie. Jasne, ale pewnie miał na myśli Max Helikopter albo Miga. Yeah. Robot kontra potwór. No nieźle. Patrz, patrz, ten z mieczem, ten z kulą, ten z biczem, o, to mój faworyt. Co tu się dzieje? Kurde, jaki Electric Whip. Podoba wam się ten trailer, ej. Dla mnie okej. Okay. Komentowałem walki robotów, ale to... Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Piotr Izak Skowyrski, a przed nami Pacific Rim Rebelia. A te roboty to coś zupełnie innej bajki. Dobra, jednym z pewnych nadchodzi coś grubego. Bezdyskusyjnie. To jeszcze pozostałości po Kaiji sprzed 10 lat. Ale Kaiju oczywiście powrócą. Dobra, eksplozje, batalie, pojedynki. Serdeczna rozwałka. Oczywiście są nowi kadeci przygotowani do wojny, bo znowu przybysze z kosmosu przybywają. Są jeszcze większe niż ostatnio, no i zobaczmy, jak poradzi sobie z tym ludzkość. Czy to ma być koniec świata? A jednak są i roboty, obrońcy ludzkości, z ekipą, jakiej jeszcze nie było. A zatem zobaczmy. Są i nowi. Są i podwójne miecze i są gotowi do walki. Aj, proszę bardzo, zaczyna się od laserów, chociaż to roboty walczą między sobą. A więc tu przede wszystkim trzeba zjednoczyć się do walki przeciwko kosmitom. Jest i elektryczny lasso i piękny rzut. Trafiony rywal idealnie. Potrzeba jednak więcej pilotów, potrzeba więcej kadetów do tego, żeby stawić czoła przybyszem z kosmosu. A już są gotowi do tego pojedynku. Teraz pora na to, żeby to oni zostali legendami. Teraz to jest moment, żeby zawalczyć się z kosmitami. No i to jest ten moment, żeby zaatakować, bo najlepszą obroną jest atak. Minigun lasso, a to jakiś laserowy karabin, no i pora stanąć do walki. Jest i miecz, no i widać, jak ta niebieska krew poszła w górę po tym ciosie. Kolejne uderzenia, raz po raz. A trzeba się podnieść, trzeba wstać i walczyć. Oj tak, to jest ten moment, żeby walczyć. A i znowu to elektryczne lasso, ale kto tu będzie silniejszy? Oj, nie ma lekko. O i tak właśnie zapowiada się Pacific Rim Rebelia. O, proszę zobaczyć. Formacja 1-3 z jednym tutaj wysuniętym robotem. To jest bardzo taka, tutaj asekurują się wzajemnie, każdy widzicie, tutaj ten widzi tego, ten również tego i ten również tego widzi, wtedy oni są z tyłu tutaj bardzo ładnie ustawieni w trzech, mają taki kontakt wspólny, takie ustawienie 1-3 to jest jedno z najlepszych ustawień z tym jednym właśnie tutaj wysuniętym zawodnikiem, który masz tak tutaj atakować i on automatycznie jest ubezpieczony przez swoich kolegów, którzy są tutaj z tyłu. To daje nam takie taką wybuchową mieszankę, dzięki czemu oni mają bardzo, bardzo dużą szansę na tutaj powodzenie w tych pojedynkach wszystkich robotów. I to jest bardzo, bardzo istotne, więc pamiętaj. I widzicie, jak to wszystko wygląda, jakie tu jest ustawienie, no po prostu to jest mistrzostwo, to połączenie, bo to wtedy mogą z tej strony zaatakować, z tej, a ewentualnie jeszcze tak i tak, więc to nam daje bardzo, bardzo tutaj ważne, tutaj przewagę, tak, dziękuję bardzo, tutaj taka mała analiza tej walki była, dziękuję.